Sprawdź, czy wielomian W od x jest podzielny przez dwumian Q od x. Jeżeli wielomian W jest podzielny przez dwumian Q, oznacza to, że dzieląc wielomian W przez Q, dostaniemy resztę z dzielenia równą 0. Wykorzystamy więc twierdzenie o reszcie. Jeśli r jest resztą z dzielenia wielomianu W przez dwumian x minus a, to r wynosi W od A. W twierdzeniu jest mowa o dwumianie x minus a. W naszym zadaniu dwumian wygląda następująco. x plus 1 druga. Widzimy, że a jest to liczba, która stoi za znakiem minus, czyli zapiszmy nasz dwumian w postaci x minus minus 1 druga. Oczywiście minus razy minus daje plus, czyli... Jest to tylko inna postać tego samego, tego samego wielomianu. I teraz widzimy, że nasze A to jest minus 1 druga. Wykorzystując twierdzenie o reszcie utwórzmy równanie. Nasze R wynosi 0. Natomiast A wynosi minus 1 druga. Stąd widzimy, że wielomian w będzie podzielny przez dwumian q, wtedy gdy w od minus jednej drugiej rzeczywiście będzie wynosiło 0. Więc sprawdźmy, czy tak jest. Liczymy w od minus jednej drugiej. Wzór na w od x wygląda następująco. Czyli teraz pod każdego x będziemy wkładać minus jedną drugą. Czyli dostajemy 4 razy pod x wprowadzamy minus jedna druga, do potęgi trzeciej dodać 6 razy, pod x wprowadzamy minus 1 druga, teraz mamy do potęgi drugiej, minus 46, pod x wprowadzamy minus 1 drugą i minus 24. Kolejność działań najpierw potęgujemy, później mnożymy, na końcu dodajemy i odejmujemy, czyli czwórkę przepiszmy, minus do potęgi nieparzystej zostaje, czyli mamy minus 1 do potęgi trzeciej to jest 1, 2 do potęgi trzeciej to jest 8. Minus do potęgi parzystej znika, czyli zostaje nam 1 do drugiej, czyli 1 i 2 do drugiej, czyli 4. I mnożymy minus razy minus, daje nam plus. 46 na 2 to jest 23, i na końcu mamy minus 24. Teraz możemy skracać, czyli tu zostanie 1, tu zostanie 2. Dalej w mianowniku mamy 2, w liczniku mamy 3. Czyli dostaniemy minus 1, druga plus 3, drugie. I minus 1, co nam daje 0. Ponieważ w od minus 1, drugiej rzeczywiście wynosi 0, wnioskujemy, że wielomian w jest podzielny przez dwumian q.